Wybudowana strzelnica jest uzupełnieniem kompleksu sportowego, które powstało w Lubinie w ostatnich 4 latach. Po licznych apelach mieszkańców zdecydowano, że w miejsce starej strzelnicy, dotychczas znajdującej się w Parku Leśnym, powstanie całkowicie nowa, w pełni kryta i bezpieczna. Chodzi o to, żeby rozwinąć umiejętności strzeleckie na terenie miasta Lubina, a powiem szczerze, że wierzymy w to, że ten kolejny obiekt sportowy na terenie Lubina spowoduje, że pojawią się nam następni mistrzowie. Do Lubina specjalnie na otwarcie strzelnicy przyjechała Renata Maurer-Różańska, dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie. Patrząc na to, jak ta strzelnica została zbudowana i jak została wyposażona, to jest to światowy poziom. Wśród zaproszonych gości obecni byli również lokalni samorządowcy, reprezentanci Dolnośląskiego Związku Strzelectwa oraz przedstawiciele służb mundurowych. Ta strzelnica, która tutaj jest naprawdę ekskluzywna, to jest jedna z najlepszych strzelnic nie tylko w Polsce, ale uważam, że również w Europie. Bardzo profesjonalnie wykorzystana, daje możliwości strzelania praktycznie wszystkim, tak? Czyli i służbom mundurowym, jak i również ci, którzy chcieliby strzelać tutaj jako pasja, jako hobby. Ja jestem spod znaku strzelca i tak sobie pomyślałam, że chociaż raz w życiu strzelę. Więc strzeliłam, zobaczyłam, jak to wygląda, bo w życiu trzeba zawsze coś spróbować, zobaczyć, bo uczymy się na doświadczeniach, jak to wygląda. Nowo powstały budynek jest nowoczesny, a wyglądem pasuje do pozostałych obiektów na terenie Regionalnego Centrum Sportowego. Obiekt posiada 3 współgrające i zależne od siebie strefy funkcjonalno-użytkowe. Posiada 10 stanowisk o długości 25 metrów i 10 stanowisk o długości 10 metrów. Budynek strzelnicy został zaprojektowany tak, by mogły się tutaj odbywać szkolenia i treningi dla większych grup, ale także dla indywidualnych mieszkańców. Stoimy w tym momencie na 10-metrowej strzelnicy pneumatycznej, w której można strzelać, próbować uczyć się strzelać z instruktorem, strzelać samemu. Obok mamy obiekt do strzelania z broni ostrej 25-50-metrowy. I tam można również przychodzić strzelać samemu. Jeśli ktoś ma pozwolenie na broń, może przyjść ze swoją bronią, może stanąć na stanowisku, opłacić sobie stanowisko i strzelać z własnej broni, z własnej amunicji. Jest to idealne miejsce, żeby rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną sportu, jaką jest strzelectwo sportowe. Jest to strzelnica kameralna, na której jest wszystko, co jest potrzebne do szkolenia. Jeśli ktoś chciałby uzyskać pozwolenie na broń, w strzelnicy czeka wykwalifikowana kadra instruktorów, którzy nauczą strzelania od podstaw. Pod budynkiem przygotowano również parking na 31 samochodów. Koszt inwestycji to prawie 12,5 miliona złotych. Budowa nowego obiektu trwała 1,5 roku.